Dobry wieczór, ja muszę przyznać od razu, że Marcin Wrzosek, który jest ze mną dzisiaj, był raczej bohaterem drugiego planu. Tak, absolutnie. Akceptujesz taką rolę? Jak widać, tak. Jak się czujesz jako zawodnik? Bo wydaje... Wiesz co, wydaje mi się, że już powiedziałem po prostu wszystko, co na ten temat sądzę. Byłoby głupim w kółko mielenie, żebym powtarzał te same słowa za każdym razem, tak? Więc ja po prostu wypowiedziałem się, co ja mam na myśli na ten temat, a resztę przyjęli już telewizowie. Ja też nie po to tutaj tyle czekałem, żeby słuchać tego samego i zadawać ciągle te same pytania, bo już o tym wydaje mi się, że powiedziano wszystko albo prawie wszystko, a może nawet za dużo. Ja inaczej, bo tak sobie teraz pomyślałem, siedząc tutaj i słuchając tego waszego spotkania, że chyba nie było w tym świecie jeszcze zawodnika, któremu kibicuje cała Polska. Jak ty się czujesz? Masz odpowiedzialność. Cieszę się. To jest nie ciężar, a motywacja. A powiedz mi, jak przegrywa się... We freakowym świecie, w taki sposób jak ty, to też jest zadra dla zawodnika, który jest zawodowcem z krwi i kości, czy po prostu to są freaki i masz w to wywalone, tak szczerze? Szczerze? Moją karierę sportową traktowałem inaczej niż po przejściu do freak fightów, nie będę oszukiwał. To jest zabawa, to jest show. Wiadomo, walka jest walką, przygotowania są również solidnymi przygotowaniami, ale troszeczkę z większym amerykańskim luzem się do tego podchodzi, prawda? Powiedz mi, to jest droga w jedną stronę? Chyba każdy idzie w jedną stronę. Bardzo sprytne, ale generalnie freak fighty i koniec, czy jednak Marcina Wrzoska zobaczy kiedyś na sportowej z krwi i kości gali? Nie jest trudno Marcina Wrzoska znaleźć. Jeżeli ktoś Marcina Wrzoska, coś od Marcina Wrzoska chce, wystarczy do Marcina Wrzoska napisać. Marcin Wrzosek rozpatrzy, trzyma się, patrzaj, rozpatrzy tą ofertę. Nie poznałem Bogzdala, to jest połowa Bogzdala mniej. Piękny jest. Misio Pysionarz. Powiedz mi, czy ty jesteś zaskoczony, jak wiele osób, decyzją Mirosława Oknińskiego? Tak, byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony, potem się uśmiechnąłem. Ciekawy ruch. Nie czuję Rozumiesz to w jakiś sposób? Może chcą mieć bardzo czyste szatnie. Tylko to mi jakby może to uargumentować w jakiś sposób. No bo jeżeli trener Okniński chce i zabiega o to, żeby o nim mówiono i o klubie, i żeby była ta atencja, to pytanie moje brzmi, czy to nie jest pójście o krok za daleko? Trzeba było spytać się trenera Mirka, na pewno by ci bardzo rozlegle na ten temat powiedział. Ja tylko bardzo się ucieszyłem, że w końcu w moim kierunku usłyszałem legendarne Wrzosek będzie leżał, będzie bity i będzie płakał. Czuję się po części spełniony. Dobra, no to... W Ultimate Fighterze paska SW, teraz Freak Fighty, ale jeszcze brakowało tej truskaweczki na torcie i właśnie ją otrzymałem. No teraz będziesz miał trenera Mirosława Oknińskiego w narożniku. Dla ciebie to będzie pewnie niezapomniane przeżycie. Wtedy to już można kończyć. Już ten Mirek chyba stał raz w przeciwnym narożniku w mojej walce. Przypomnij, co to było? Z Sulkanem Sakaszwilim. Na PLMMA, na jego gali. Nie pamiętam, kiedy to było. To było jeszcze w tych czasach, kiedy jak się przyjeżdżało na galę do Mirka, to leżał zeszyt i się to wpisywało. I czekało, aż ktoś kogoś ci dopiszą. Tak było? To MMA w Polsce, to były dzikie czasy kiedyś. Myślałem, że był zeszyt i się wpisywano. I czekano, aż też wypłacą te kwoty, które w tym zeszycie potem wiesz. Może walczyliście na zeszyt? Kwoty były tylko w tym zeszycie. Oczywiście. To były początki MMA i... Każdy się wtedy jeszcze uczył i mam nadzieję, że trener też nauczył się na tych błędach z tamtych czasów. Czy ty uważasz, że gdyby przydarzyło się tak, że drugi raz byś przegrał z Piotrem Szeligą, to byłaby kompromitacja? Zależy w jakim stylu. Zależy w jakim stylu. Możesz to rozwinąć? Jeżeli złamałbym drugą rękę, pewnie tak. Albo jeszcze gdyby tą samą. Tego to by... Nie stanie. Tego tobie nie życzę. Jesteś zdrów, jak chyba tak szczerze powiedz. Absolutnie. Wy zawsze tak mówicie. Absolutnie. Żaden chyba zawodnik przed walką nie powiedział, że coś mu dolega. Po co ja w ogóle pytam? Ostatnio strasznie zrobiłem sobie coś strasznego. Uszkodziłem sobie duży paznokieć do nogi i krew lała się strumieniami i po prostu ból był niesamowity. Ciężko mi się chodziło przez kilka dni. Ale na szczęście już to zagnaliśmy. Dobrze. To może ja zmienię totalnie temat, może tym cię podłączę troszeczkę, spróbuję.
Mamy kolejnego Polaka w UFC. Tak, i to jest znakomita informacja. Robert Bryczek, super, bo właśnie wszedłem na X-a, czyli do tego Twittera i zobaczyłem, że jest taki profil, który dodaje i usuwa zawodników, Fighters Removal chyba się nazywa, i zawsze przed oficjalnym ogłoszeniem już tam usuwają lub dodają, więc już przedpremierowo wiedziałem. Gratulacje, Robercie. Super robota, zasłużona, bardzo perspektywiczny zawodnik. A twój kolega, znacie się doskonale, on nieraz o ciebie też pytał, Conor McGregor, on w końcu wróci? Przyjaciel, przepraszam. Tak, wiesz co, gadaliśmy ogólnie wczoraj, akurat płynął dzisiaj jachtem, więc miał sobie zasięg i no mówi, że wróci. Ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Więc czekajmy z popcornem i orzeszkami na powrót. Marcin, nie wiem, gdzie ta rozmowa... Nie wiem, czy gdybym był Conorem McGregorem, to chciałbym się wracać. No, nie chciałbym się wracać. Nie. Miałbym co robić, wiesz? Po co? Nie, dajmy mu żyć. Mam 8 minut? Nie patrzę na to. Szczęśliwi czasu nie liczą, proszę cię. Nie. Nie ma ciągnięcia rozmowy na siłę. Nie daj mu walkę z Fame'em ma 19, najbardziej czekasz. Ale to będzie nieoczywista rozmowa. No nie, bo to byłoby oczywiste, banalne, tandetne i naiwne. Na kobiety. Okej, spoko. Bo uważam, że są fajne. Ciekawe zestawienie dzisiaj. Brzydko mówiąc, zapierdalają. Rozmawialiśmy, typowałem właśnie walkę i typowałem na Dominikę Rybak, ale po rozmowie z moją narzeczoną, bo tutaj bardzo duży argument wyniosła siły i umiejętności parterowej Shay i troszeczkę się nad tym zastanowiłem i teraz już sam nie wiem. Ja nie mam kompletnie pojęcia, wiem komu kibicuję, ale tego nie powiem tutaj. Natomiast ja żałuję, że nie będzie Diablo Włodarczyka. Bardzo chciałem go zobaczyć w MMA. Jak widziałbyś jego szansę w ogóle z Arkiem Tańsulą? Kurde, wszyscy generalnie czekaj, jak tam były te kursy? Nie pamiętam, kto był zdecydowanym faworytem. Czy Diablo był? Ja bym się pod tym nie podpisał. Ja też uważam, że w MMA jednak, jeżeli Diablo miał krótkie przygotowania i nie zdążył opanować obrony, chociaż podstaw obrony przed obaleniami, myślę, że Tańsula by mógł wygrać. Dobra, uwielbiam to, że mogę z tą tak skakać po tematach, nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Czy Saladin, no właśnie, nawet tego nie wrzucę nigdzie. Saladin Parnas to już jest jego sufit, powinien uciekać, czy jeszcze gdzieś kogoś byś znalazł? Wydaje mi się, że na tą chwilę jest to jego sufit wagi piórkowej w Polsce. Pokonał mnie, co już jest naprawdę... Ale wiemy sami, ile w tym było przypadku. Myślę, że tym razem akurat sędziowie mieli rację. Uważam, że na tą chwilę jest jego sufit. W wadze piórkowej. Uważam, że powinien przejść do wagi lekkiej i chwilę tam się pobawić. Poczekać, co się wydarzy w wadze piórkowej, no bo zawodnicy tacy jak Robert Ruchała, który tą walkę przegrał, ale według mnie ten zawodnik nadal się rozwija i może za rok będzie ciekawym zorganizowanie ich rewanżu. Pytanie tylko, czy za rok Saladin będzie jeszcze na naszym podwórku? Za rok rewanż po tym, co widziałeś w Nowym Sączu? Daj chłopakowi szansę. Nie skreślaj go. Wiesz, jak pokonany zawodnik potrafi się zmotywować, ile wyciągnąć z takiej porażki? Ile? Bardzo dużo. Dobra. Mogę jeszcze jedno pytanko, dobrze? Czy mamy w Polsce problem z sędziowaniem, czy go nie mamy? Z sędziowaniem wewnątrzklatkowym, czy punktowaniem? To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie to ja widzę problemy i tu, i tu. Z wewnątrzklatkowym nie, według mnie, ponieważ błędy ludzkie zdarzają się w każdej pracy i czy to case ten sędziego Brondera i Damiana Jankowskiego, taki, który mi niedawno przychodzi do głowy w walce z Brisem, to jest wypadek ludzki. I tutaj w ułamkach sekund podejmiesz decyzję i nieraz jest ona błędna. No ale a z punktowaniem okołoklatkowym, czyli punktowym, sędziowaniem punktowym, tak? No myślę, że niektórzy sędziowie powinni się doszkolić. Lub powinny być ujednolicone zasady, których po prostu, bo teraz wydaje mi się, że ja też nie za bardzo się interesuję, musiałbym bardziej się tym case'em punktowania zainteresować, ale wiem, że jest delikatna zmiana w punktowaniu walk i na przykład obalenia nie są już tak wysoce punktowane jak wcześniej, o ile nic nie robisz po tym obaleniu, czyli betonujesz się i leżysz na gościu, no to nie jest tak wysoko punktowane, jak jeżeli byś go przewrócił i go okładał lub dążył do poddania lub po prostu byłaby akcja jakaś kocioł parterowy. Mi się bardzo podoba idea otwartego sędziowania, że po rundzie wszyscy wiedzą, jaki jest wynik. Ja dostrzegam też jakieś minusy tego rozwiązania, ale uważam, że więcej plusów. Jaką można byłoby wprowadzić? Oczywiście nikt tego nie wprowadzi, bo to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Wziąć sędziów spod klatki, dać im więcej ekranów w wyciszonym pomieszczeniu, żeby publika nie wpływała też na to, jak punktują walkę, ponieważ dobrze wiemy, kiedy walczy faworyt, którego kochają ludzie, trafia albo nawet nie trafia, a ludzie zaczynają skandować.
to jest ludzka podświadomość, tak działa, że można komuś pewne sugestie po prostu wprowadzić do, jakby no jesteśmy podatni na sugestie, prawda? I to jest ciekawe, taki VAR, wiesz, tak, w MMA. Dokładnie, tylko że nie siedzą pod klatką, są w innym pomieszczeniu, ale mają super, super kamerki. Sami dobrze wiemy, że spod klatki nieraz widać o wiele gorzej niż w telewizji, a mając kilka kamer lub wszystkie kamery naraz, możemy naprawdę mieć super przejrzyste spojrzenie na walkę. Mam tę przyjemność, że na KSW siedzę absolutnie przy klatce. Bliżej się nie da, często patrzę na telebimie, co się dzieje, bo widać więcej. Zdarzało mi się, że w KSW, jak mnie jeszcze zapraszało na galę, to też siedziałem pod klatką i też patrzyłem na telebim, a teraz na fejmie sobie patrzę. No to tego zazdroszczę, rzeczywiście. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę. To nie ogląda, bo teraz kręcę relacje zazwyczaj na backstage'u z Sixpackiem. No właśnie, teraz poznajesz każdy odcinek. Dzięki. Wiem, że i tak mi nie uwierzyłeś, za to cię cenię. Nie, bo ja te Marox też oglądam. Może nie każdy wygląda. Kogo oglądasz? Marox. Aha, to jest fan sportu. Widzisz, zajebiście. Jakie zmiany na lepsze czy na gorsze? Ja uważam, że zmiany są tylko na lepsze. Trzeba zmieniać, ale to nie ma zmian. To nie, 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 tu nie ma zmiany. Ale, to jest, ale, Mateusz Borek mówi, że jest komplementarność. Jestem tu i tu, kolego. Super. Czas kończyć tę rozmowę, bo myślę, że ona do niczego dobrego nie prowadzi. Trzeba lecieć z domu. Bardzo dziękuję. Marcin Brzosek. Widzimy się w poniedziałek w Krakowie na ważeniu 2 września gala w Tauron Arenie. Tego nie można przegapić. Koniecznie. Absolutnie. Kupujcie pay-per-view. Dzięki bardzo.